Wiadomo, w życiu pewne są tylko zmiany i śmierć. Natomiast co czuję? Czuję troszeczkę ulgę. Wiadomo, nie mam już tylu obowiązków. To było 6 bardzo ciężkich lat. Całego zespołu, mojej pracy osobiście. Więc no, najzwyklej w świecie przychodzi czas na rodzinę, na odpoczynek i na refleksję, na czas na zajęcie się sobą. Natomiast nie powiem, że żałuję tego czasu, bo nie, bo to jednak był fajnie spędzony czas, chociaż mówię, bywało bardzo ciężko i ten klub mógł naprawdę wielokrotnie zniknąć z mapy Polski. Ja jestem spokojny. Myślę, że wyznaczony kierunek będzie realizowany, zwłaszcza szczególnie memu sercu Akademia, bo uważam, że przy tak niskim budżecie, jakim dysponuje nasz klub, to Akademia jest po prostu sercem, silnikiem, motorem wszystkiego, co najlepsze, czego dowodem jest oczywiście nasz, można by powiedzieć, złoty rocznik 2005, który w zasadzie w dużej mierze wywalczył ostatnią pierwsze miejsce w klasyfikacji Pro Junior System. Także uważam, że od Akademii tutaj trzeba szczególnie jakby rozwijać ten element. Jesteśmy bardzo dobrze technologicznie do tego przygotowani. Trenerzy również się rozwijają, więc siłą rzeczy klub napędzony Akademią naprawdę pójdzie w bardzo dobrym kierunku. Tylko raz wygrałem z Kamilem Michniewiczem z Wartą, więc siłą rzeczy brakuje troszeczkę tej wygranych derbach. Natomiast co możemy powiedzieć? No, mamy awans z okręgówki do czwartej ligi. Mamy teraz drużynę w trzeciej lidze. Mamy teraz drużynę w czwartej lidze. Mamy złotą gwiazdkę Akademii. Mamy mnóstwo technologii w klubie. Przejmując ten klub, był porządny minus. Teraz zostawiłem środki na rachunku. Także siłą rzeczy, co można chcieć więcej? Dzisiaj po prostu trzeba nowej energii i mam nadzieję, że taka właśnie jest. Nowej energii, która jakby przepchnie i jeszcze dalej. My nie jesteśmy w tym miejscu, w którym byśmy chcieli być, bo pamiętamy, że po prostu Steelon był mocno odciśnięty na piłkarskiej mapie Polski, więc siłą rzeczy tam jest jego miejsce, póki jeszcze żyją legendy Steelonu, póki żyją. Natomiast nie należy wywierać presji. To musi być mozolna, ciężka praca, krok po kroku. No i co możemy powiedzieć jeszcze? No cieszymy się oczywiście, że jest małą cegiełkę dołożyłem w postaci wychodzonych, wydeptanych ścieżek w postaci projektu, no i tej długo, długo wyczekiwanej modernizacji stadionu. Także co tu dużo mówić, no pewne rzeczy można by zrobić może inaczej, dzisiaj pewnie do tego też bym inaczej podszedł, natomiast nie myli się ten, kto nic nie robi. Myśmy po prostu pracowali na żywym organizmie i udało się, klub nie zniknął, Akademia się rozwinęła i tyle, no tak to powinno wyglądać. Cel, jaki ma nasz klub, to oczywiście po pierwsze jak najlepsza gra, jak najbardziej skuteczna, jak najładniejsza, aby cieszyła wszystkich naszych kibiców, a oczywiście, aby finalnie dała jak najwyższe miejsce w tabeli ligowej. No nie była to prosta decyzja. No niestety jest tak, że nie ma wielu kandydatów i chętnych do tego typu funkcji. Troszeczkę przez ostatnie 3 lata funkcjonowałem blisko klubu, można powiedzieć. Troszeczkę poznałem, jak to wygląda. No i tak naprawdę, no, chcąc pomóc klubowi, mając na uwadze no, tylko i wyłącznie jego dobro, aby to, co zostało przez ostatnie lata, gdzieś w jakiś sposób, być może przypadkowy, trochę nie zostało zmarnowane, no zdecydowałem się podjąć tej funkcji. Na pewno na chwilę obecną skupiamy się na tym, aby przygotować drużynę i start nowego sezonu. To są nasze priorytetowe na chwilę obecną działania. No jestem tutaj prezesem od, dzisiaj mija równo tydzień, więc to jest bardzo jeszcze krótki czas. Natomiast chciałbym z tego miejsca również zaprosić wszystkich kibiców. 3 sierpnia mamy inaugurację sezonu w Gorzowie. Pierwszy nasz mecz. Wszystkich serdecznie zapraszamy.